Cześć, tu Xorat i dzisiaj zunboxujemy sobie moją Aosu i moją Aolong od Magicznej Kostki. Zapraszam. Okej, więc bierzemy się do unboxowania. Przesyłka oczywiście od Magicznej Kostki. Tutaj mamy napisane wszystko ładnie. Mamy właśnie moją Aosu, czyli czwórkę, i moją Aolong. Moją Weilong ostatnio unboxowałem, lecz wyszła moją Aolong, więc pomyślałem sobie, że będzie lepsza i zamówiłem. No i mam starą Shengshu 4x4 wersję czwartą, więc chciałem jakąś nową kostkę sobie, czwórkę, zawrzeć. Więc tak, o, mamy od razu całe. Zobaczymy, jaki mam jeszcze gratisik. A, i znowu ołóweczek. No. Ostatnio też właśnie ołówek otrzymałem i tutaj jeszcze rachunek 128,50. Dobra. Więc teraz to sobie usuniemy tutaj z pola bitwy i dobra. Mamy tutaj moją Aosu i moją Aolong. Okej, otwieramy ten ołówek. Kurczę, czekajcie, tutaj mi trochę przeszkadza, więc go tutaj jakoś. Dobra. I okej. I dobra, dostaliśmy się do środeczka. Nie chcę za bardzo pudełka podnosić. Moją Aolong mamy podpisane pięknie. Właśnie te wszystkie te kostki teraz mają są na tej nowej jakby budowie, czy coś takiego. No i moją Aosu. Na tą kostkę bardziej czekałem. Dobra, więc może najpierw zaczniemy od moją Aolong. Tylko tak, żebym to dobrze otworzył jakoś. Czy nie chcę zniszczyć pudełka. Od dołu się nie da otwierać niestety. Wiem, co zrobię. Zrobimy tak. I tak. O, nice, pięknie. Dobra, o, mamy jakąś instrukcję, której się nie czyta. Wow, widać, że duży Florian jest tutaj zrobiony. Jest sucha trochę kostka, ale wow, jest taka do opanowania. W miarę szybka. O kurcze. Powiem wam, że wow. Naprawdę, nie, jest świetna ta kostka. Kurcze. Nie no. Mega. No świetnie. Wow, jak pięknie chodzi. Jest trochę sucha, lecz myślę, że troszeczkę przemyję, nasmaruję. Będzie chodzić idealnie wręcz, można powiedzieć. Naprawdę mega kosteczka. Kurczę. Ej, nie no, powiem wam, że to jest chyba w tym momencie najlepsza kostka na rynku. I mogę wam powiedzieć, że... Co ja zrobię? Czy na pewno ją zamienię z moją Weilong kostką. O kurczę. Rzadka sytuacja. I co ja w tym momencie zrobiłem? No, pierwszy raz od jakichś może 2 miesięcy pomyliłem algę. Dobra. Myślę, że ta kosteczka zasługuje na wielką pochwałę. Wydaje się być troszeczkę mniejsza. Czekajcie się. Tutaj po kostkę. Moją Weisu. Jaką Weisu? Co ja mówię? Moją Weilong, wersję drugą. No nie, no, chyba takie same. No nic, dobra. No i dobra, naprawdę kosteczka jest mega. O kurczę, powiem wam, że naprawdę mega kostka. Bo jeżeli ktoś się waha z kupnem tej kostki, to od razu mogę powiedzieć, żeby kupował, bo naprawdę warto, kurczę. Czekajcie, jeszcze ścinanie sobie zobaczę. Ja nie mogę, 50 stopni. No, świetna kostka. Na pewno będzie recenzja tej kostki na kanale. Ale dobra, to może sobie usuńmy na razie. I dobra. Mamy już moją Aolong otwartą, teraz moją Aosu. Kurczę, pamiętam, że ta trójka jest naprawdę mega. No kurczę. Ciężko. Okej, dobra, poszło. I... O, dobra, pięknie. Kolorek. Czekajcie, jeszcze sobie przypomnę, bo nie zdejmę tego później. O dobra, tą folię. Okej, tutaj sobie to odłóżmy i teraz... Dobra, w pudełeczku już nic nie ma. A jeszcze zawinięta w taką folię. To teraz rozerwę ręcami nawet. Okej. Dobra, pięknie. O! No jest troszeczkę... Ło, jak to... To jest przecież jak trójka chodzi tak dobrze. Jest trochę tłusta. Ale parit poszedł, tak jakbyście... LOL.
tak jakbym ruszał od tymi środkowymi ścianami, tak właśnie idzie, tak właśnie ta kostka chodzi. Czekajcie, czym się tutaj muszę przetrzeć, może wytryją po prostu w bluzkę. Okej, przetarte, jeszcze sobie zdejmiemy oczywiście tą folię zbędną. Wow, o właśnie, ta kostka jest na białym plastiku w środku. O, coś się trochę odkleiłem, heloga. I na zewnątrz jest czarna, więc to charakteryzuje kostkę. Kurczę, powiem wam, że no nie mogę. Aż tak dobrze, żeby zewnętrzne ściany chodziły w jakiejś czwórce, to nigdy naprawdę jeszcze nie widziałem. Kostka jest megaśna po prostu. Pewnie nią będę teraz układał poniżej jakiejś minuty 40. Może jakieś najlepsze to czasy nie są, ale tak często czwórki nie układam i powiem wam, że naprawdę mega. Jeszcze zrobię sobie tego palitę. Kurczę, w porównaniu do mojej starej czwórki, to tamta to jest zero. Powiem wam, że naprawdę warto kupić tą kostkę. Jeszcze może tak dla lansu ułożę sobie to jak normalną dwójkę. Dobra, tak i zobaczymy jeszcze jak chodzi tak. No powiem wam, że ta czwórka jest mega, zasługuje na mega pochwałę. Ogólnie firma Moju zasługuje na bardzo, bardzo dużą pochwałę. Kostki są po prostu genialne. Ale to już by było chyba na tyle w tym unboxingu. Myślę, że wam się spodobał. Takie moje pierwsze wrażenie na te kosteczki. Bardzo polecam te kostki zakupić. Są mega po prostu według mnie. No i to by było chyba na tyle. I trzymajcie się. Cześć! Nara, Xorad. Widzimy się w następnych filmach.